To pan, panie pośle, taki przygotowany. Bo my tu musimy być przygotowani. Witamy wszystkich naszych widzów. Z nami bardzo mili goście, jak widać, uśmiechnięci. Przed spotkaniem w kole w Klubie Obywatelskim pan europoseł Adam Szejfeld. Dzień dobry. Który tak naprawdę no, sporo ma związane z naszą tutaj ziemią. Kalisz, Poznań, czasem i koło. Piła, koło koła. I oczywiście osoba, która już jest znana naszym widzom, telewizom, pan Tomasz Nowak, poseł Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Zanim będziecie rozmawiać z mieszkańcami koła twarzą w twarz, porozmawiajmy o rzeczach, które nurtuje nie tylko mieszkańca koła, ale również mieszkańca Polski. Z racji tego, że bardzo blisko jest koła były obóz zagłady w Chełmie, no to zacznijmy od sprawy, która nurtuje opinię publiczną w kraju, ale i za granicą. Czyli te słynne, zakazane słowa. Jak to się odbije na relacjach polsko-izraelskich, ale również wśród tych osób, które przeżyły ten trudny czas? Mleko jak się rozleje, to trudno już na coś poradzić. I w życiu jest tak, że niekiedy nawet osiągamy jakieś złe sytuacje, wcale nie mając takich złych intencji. Ja chciałbym, mimo że jestem z Platformy Obywatelskiej, a inicjatywa jest Prawa i Sprawiedliwości, ja chciałbym wierzyć, że intencje nie były złe, no ale wynik jest fatalny. Fatalny tym bardziej, że po pierwsze niedawno w Polsce, po raz zresztą nie pierwszy, ale kolejny, mieliśmy do czynienia z sytuacją, która daje bardzo poważne podejrzenia o odradzaniu się już nie tylko nacjonalizmu, ale nazizmu, faszyzmu, rasizmu, ksenofobii w Polsce, co już bardzo mocno godzi wizerunek naszego kraju. Jak chwilę potem, mówiąc w cudzysłowie, mamy do czynienia z sytuacją, która jest odbierana przez nie tylko Izrael, ale także przez zachodni świat, jako przyjmowanie rozwiązań, które no, w dużym stopniu mogą utrudniać dochodzenie prawdy dotyczącej losów Żydów w Polsce i w Europie w minionych latach, nie tylko przecież w II wojnę światową, no to mamy bardzo, bardzo zły zbitek. Jeśli to wszystko się nakłada jeszcze na to, że od dwóch lat polska władza niszczy dobry wizerunek naszego kraju jako państwa demokratycznego, praworządnego, otwartego na inne państwa, inne narody, no to właściwie mamy fatalny efekt. Do niedawna mówiliśmy, że, czy słyszeliśmy, bo to jest jeszcze gorsze, my możemy coś mówić, ale świat to mówi, że Polska właściwie w dwa lata zniszczyła swoje dobre stosunki z zagranicą, a co najważniejsze ze swoimi sąsiadami, które tak dobrze były budowane przez ostatnie ćwierć wieku. Bo jesteśmy już skłóceni, co jest normalne, bym powiedział nawet sarkastycznie, z Rosją. PiS skłócił nas z Niemcami, z Francją, ostatnio z Ukrainą. Też w wyniku tej ustawy. Tak, nigdy nie mieliśmy dobrych stosunków w ostatnich dwóch latach z Czechami, Słowacją. Tak de facto wszyscy sąsiedzi, poza tymi, którzy są za morzem. I teraz dochodzi do nieporozumienia, chciałbym tak używać tego pojęcia, z Izraelem. Ale to jest niesprecyzowanie treści ustawy, czy jednak chęć pisania historii na nowo, albo inaczej, pisania historii pod dyktando? Powiem jedno zdanie, tylko że oddaję głos panu posłowi Nowakowi. To jest albo głupota, albo świadome działanie. Nie ma trzeciego wyjścia. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że nikt rozsądny nie pisze ustawami prawnymi, legislacją, historii. Tak się tylko kończy. Ta ustawa była w zamrażarce. Była druzgocząca opinia prawna Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla tego artykułu 55 bodajże. Druzgocząca z tego powodu, że wskazano na niekonstytucyjność, wskazano tego rozstrzygnięcia, wskazano na to, że miesza się tam porządki prawne i że może być ona zagrożeniem dla wizerunku Polski i wbrew pozorom może przyczynić się nie do ograniczenia tego pojęcia polskie obozy śmierci, a wręcz przeciwnie, może skutkować wygenerowaniem tego pojęcia jak gdyby na nowo. I to niebezpieczeństwo wskazywało
PiS-owskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Trafiła ta opinia do ministra sprawiedliwości, ale że minister sprawiedliwości uważa, że my wstajemy z kolan i co nam tam będzie Europa, co nam będzie Izrael narzucał jakiekolwiek zdanie, podjął decyzję o wprowadzeniu tej ustawy pod wpływem, myślę, głównego wodza PiS w momencie kryzysowym, to znaczy w momencie, w którym pojawił się temat nacjonalizmu, odradzającego się nacjonalizmu i PiS musiał na ten odradzający się nacjonalizm, czytajmy to, co się wydarzyło w Lesie i świętowanie Hitlera, Duma i Nowoczesność, musiał zareagować bardzo ostro, czyli uderzył w swój własny elektorat. Jeśli uderzył w swój własny elektorat, to musiał temu elektoratowi dać coś w zamian, żeby zrównoważyć to uderzenie. No i dał. Dał ustawę, która tak naprawdę spowodowała, że w tej chwili jesteśmy w całym świecie, mówi się tylko o dwóch rzeczach dzisiaj na temat Polski. Z jednej strony o wspaniałym wyczynie himalaistów ratujących Francuzkę, a z drugiej strony o działaniach rządu polskiego, który doprowadził do tego, że polskie obozy śmierci stały się tematem twitterowym, facebookowym, pierwszym tematem gazet światowych, czyli doprowadził do takiego kryzysu wizerunkowego, że dla nas jest to straszliwie niebezpieczne, ale gorzej doprowadził do kryzysu politycznego. Diaspora żydowska w Stanach Zjednoczonych, jedynym już naszym chyba przyjacielu Polski, jest bardzo silna. I wydaje się, że tym posunięciem odsuwa również od nas Stany Zjednoczone. Polska jak nigdy staje się samotnym, ale dumnym na sposób pisowski państwem. No to dumą chce się przykrywać swoje ułomności. To jest zresztą naturalny odruch wielu ludzi, a tutaj jest przejmowany jakby przez władze państwa, czy wykorzystywany ten odruch, bo chyba w służbach PiS-u jest mnóstwo psychologów. Wiedzą, jak grać pewnymi emocjami. Tak, socjotechników, tymi, którzy wykorzystują różne instrumenty takie socjotechniczne, żeby bazować na takich złych odczuciach i uczuciach ludzkich. Wiecie państwo, jest jeszcze gorsza jedna rzecz. Dzisiaj słyszałem taką analizę, jeszcze sam, a w takim razie podejmę się tego, sam nie analizowałem całości tekstu tej ustawy, ale jest jeszcze drugie dno tego wszystkiego, bo sprzedaje się tę ustawę na zewnątrz jako przepisy, które mają chronić wizerunek, godność polski, państwo i naród przed fałszywymi zarzutami związanymi z II wojną światową, a szczególnie z zarzutami, że obozy koncentracyjne mogłyby być polskie, a nie hitlerowskie, nazistowskie. Nie ma takiej żadnej wątpliwości. Nie znam takiego polityka na przykład w Unii Europejskiej. Nie znam takiej opinii wyrażonej przez polityka Izraela, żeby ktokolwiek tak uważał. Więc jest to jakby walka z wiatrakami, to znaczy z nieistniejącym zagrożeniem. Natomiast w tych przepisach, nie wiem co pan poseł powiedziałby na ten temat, są normy, które mogą odnosić się nie tylko do tamtych czasów, tylko w ogóle, także i do obecnych czasów. I mogą zagrażać temu, że ludzie, którzy w Polsce są niezadowoleni na przykład z działalności władzy i mówią o tym publicznie, używając oczywiście, że Polska łamie na przykład konstytucję, nie mówiąc, że określony minister albo określona grupa posłów i tak dalej, albo że Polacy nie przestrzegają praworządności i tak dalej, może narazić się na odpowiedzialność karną z tej ustawy. Jeżeli tak to jest, to można by podejrzewać, że właściwie nie sednem tych przepisów jest ustanowienie jakiejś bariery, zapory prawnej dla tych, co nas oczerniają. Zdarzają się takie przypadki, są skandaliczne oczywiście, tylko dla wprowadzenia jakby tylnymi drzwiami od kuchni przepisów, które będą dawały szansę kolejnej walki z opozycją demokratyczną
w Polsce. Dzisiaj już jest tak, że jeżeli człowiek wychodzi na ulicę, na przykład wiejską przed Sejmem, tak, i rozciąga biało-czerwoną flagę, nie nazistowską, nie faszystowską, nie jakąś tam rasistowski symbol, tylko biało-czerwoną flagę, jest spisywane albo zawożone na posterunek policji. Coś nieprawdopodobnego. Ludzie, którzy wychodzą na ulicę, albo ostatnio, kilka miesięcy temu w Sejmie, chodzą w koszulkach, na których jest napisane nic innego, tylko jedno słowo. Konstytucja. Nie ma przymiotnika, nie ma niczego. Właściwie konstytucja. Są proszenie o opuszczenie budynku gmachu Sejmu, o nieprzeprowadzanie manifestacji. No to cóż dopiero, gdyby takie przepisy można było jeszcze wykorzystać do tego, żeby z opozycją demokratyczną, walczącą o zachowanie praworządności, zasad demokracji w Polsce, takimi przepisami. Znaczy, no. Można trochę nie tak bezpośrednio, ponieważ jest to jednak ustawa o IPN-ie. Czyli można w odniesieniu do historii, to znaczy jeśli opozycja uważa, że na przykład Jedwabne czy pogrom kielecki na przykład, tak było działaniem jednak polskim, polskich obywateli, to można zarzucić opozycji, że mija się z faktami, a jeśli się mija z faktami, to w świetle tej ustawy już może być ścigana. Mhm. Ale to będzie jednak takie piętro poszukiwania naszego sposobu myślenia o historii i skarcenia w przestrzeni publicznej właśnie tej opozycji jako niepatriotycznej, bo pojęcie patriotyzmu w tej chwili, patriotyzmu bardzo narodowego, bardzo wsobnego, bardzo pisowskiego, buduje PiS, buduje narrację PiSu. My, proszę zauważyć, że z jednej strony są patrioci pisowscy, a z drugiej strony są oczywiście wszyscy inni, czyli komuniści i złodzieje, jak mówił z prezesem wtedy marszałek Sejmu Jarosław Brudziński. A dzisiaj minister rządu. A dzisiaj minister rządu. W każdym razie, wydaje mi się, że nikomu w Polsce, bo nie mówię już o władzy, ale nikomu w Polsce, nikomu nam, Polakom, nie trzeba mówić, że państwo polskie nie było sojusznikiem Hitlera i nazistowskich Niemiec. Jestem przekonany o tym, że nikogo nie trzeba w Europie i na świecie przekonywać, że Polacy to nie tylko wtedy, II wojnę światową, bitny naród, który razem z aliantami tak de facto doprowadził do obalenia nazizmu, faszyzmu i zwycięstwa w tej II wojnie światowej. Nam jest dzisiaj więc bardziej potrzebne budowanie dobrych relacji z Europą, z sąsiadami, ze światem, po to, żeby wspólnie osiągać dobre cele. Natomiast od 2 lat mamy zupełnie inny proces. Wojna, wojna, wojna. I to bym powiedział tak. Wojna z własnym narodem, z własnymi obywatelami, wszystkimi tymi, którzy oczywiście nie popierają obecnego rządu. I wojna z tymi wszystkimi państwami, które w 100% z polityką państwa polskiego się, czy rządu Prawa i Sprawiedliwości się nie zgadzają. Nie ma takiego państwa na świecie, które by wymagało, żeby z jego polityką się w 100% wszyscy musieli zgadzać. I tak jak powiedziałem, nie tylko, że już skłócono nas ze wszystkimi sąsiadami wokół, to skłócono nas także z instytucją, której jesteśmy członkiem, czyli z Unią Europejską. No właśnie, dlatego tutaj dzisiaj będziemy mówili. Tutaj właśnie warto rozpocząć tytułem dzisiejszego Klubu Obywatelskiego, czyli czy grozi nam polexit? Grozi? No właśnie to jest ten problem, o którym za chwilę może kolega zacznie. Natomiast ja jeszcze chciałbym nawiązać do tej dawnej roli Polski, dawnej sprzed 2 lat, którą my budowaliśmy. Pozycji Polski, która była pomostem również dla Ukrainy. My otwieraliśmy się na politykę wschodnią. My myśleliśmy o przyciągnięciu Ukrainie, stowarzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską, zabezpieczając tym samym swoją wschodnią flankę, tak, ażeby wpływy rosyjskie nie były tak silne i tak blisko. I tak blisko. I to była polityka robiona racjonalnie i systematycznie.
Tą ustawą, o której przed chwilą mówiliśmy, my nie tylko zaogniliśmy stosunki z Izraelem, z diasporą żydowską, ale także przekreślamy całkowicie politykę wprowadzania Ukrainy w przestrzeń europejską. Dlaczego? Ano z tego powodu, że wprowadzamy jako jedyną nację, wskazujemy ukraiński nacjonalizm, a nie mówi się w tej ustawie na przykład o niemieckim faszyzmie czy rosyjskim komunizmie, tylko mówi się o faszyzmie i mówi się o komunizmie. I my zwróciliśmy jako Platforma uwagę, że musimy mówić o zbrodniach ukraińskich, ale w ustawie powinniśmy powiedzieć o banderyzmie, tak samo faszyzm, komunizm, banderyzm, po to, żeby nie stygmatyzować całego narodu. Ja sam jestem, mam rodzinę na Kresach i byłem tam, oglądałem, jestem wielkim orędownikiem prawdy o Wołyniu. Wielkim orędownikiem, ale nie można całego narodu wrzucać do jednego politycznego. To zresztą a propos poprzedniego wątku. Ta ustawa, przynajmniej w swoim uzasadnieniu, ma mieć właśnie oto taki charakter bariery, żeby nie mówić, jeśli określona osoba, czy określona grupa osób z Polski dokonała czegoś złego, tak? Czy karygodnego. Te słowa nie pasują na przykład do Jedwabnego, a nawet do pogromu kieleckiego, bo to były ohydne morderstwa. Gdyby była ich skala inna, byśmy mieli pewnie do czynienia z żądaniem nazwania tego ludobójstwa. I tutaj obecny rząd, czy ustawodawcy prezentują takie stanowiska, ale nie mają żadnego problemu, żeby mówić Niemcy to tacy i tacy, Ukraińcy to nacjonaliści, faszyści i banderowcy, a islamiści to terroryści, tak? Czyli o innych czy grupach narodowych, czy religijnych nie ma władza Prawa i Sprawiedliwości, czy ludzie, którzy popierają ten rząd, problemu mówić jako o zbiorowości, jako o społeczeństwie, tak, jako o narodzie lub jako o wyznawcach określonej religii. Ale jeżeli chodzi o Polaków, to nie. Nie można powiedzieć, że Polacy są tacy czy inni. Kowalski może jest taki, albo Malinowski jest inny, ale nie naród. No więc trzeba być konsekwentnym. No albo oczekujemy tego, aby wobec nas nie kreowano uogólnień, ale to samo stosujemy do innych, do Niemców, Rosjan, Ukraińców, ludzi wyznających islam, etc. No, albo nie, no, tu nie mamy żadnej jakby takiej symetrii. Ale wracając do pana pytania, spotykam się ostatnio często z takim poglądem, zwłaszcza ludzi, którzy absolutnie popierają członkostwo Polski w Unii Europejskiej, którzy wierzą, że Polska nie opuści Unii Europejskiej. Ja chcę powiedzieć, że można wyjść nie wychodząc. Można być na marginesie. Wie pan, to jest tak jak tu, jakbyśmy się bardzo źle zachowywali, tak, w tym studio. Nie parlamentarnie, nie etycznie, nie moralnie, bezprawnie i tak dalej. To pan może wyjść z tego studia, my tu zostaniemy sami, co? Więc chcę przez to porównanie powiedzieć, że po pierwsze jest tak, że Unia Europejska za chwilę, no kilka lat, będzie zupełnie inną grupą państw, o zupełnie moim zdaniem innym statusie, także być może prawnym, bo nie wykluczam, że i z traktatami będą jakieś zmiany, korekty czynione, ale nie muszą być. Unia Europejska bowiem wyciąga wnioski, w przeciwieństwie do Polski, do błędów, które popełniała w przeszłości, do sytuacji, jaka jest, a ta sytuacja to jest tak, primo, były kryzys finansowy, który był kryzysem światowym, nie europejskim czy grupy euro, tylko że odbił się na określonej grupie państw, zwłaszcza południa Europy, w sposób bardziej dotkliwy niż jeżeli chodzi o państwa północy. A ostatnio takie procesy, nie tylko jak Brexit, ale właśnie łamanie demokracji, praworządności przez niektóre państwa członkowskie. To nie jest tylko Polska, chociaż my jesteśmy tutaj prymusem niestety, ale także Rumunia, także Węgry. W związku z czym
we wspólnocie dąży się do tego, żeby po pierwsze wzmocnić siłę wewnętrzną Unii Europejskiej poprzez między innymi silny nacisk położony na dbanie o wartości. Bo Unia to nie są tylko pieniądze, tak jak się w Polsce uważa. I mi się wydaje, że obecna władza Prawa i Sprawiedliwości traktuje Unię Europejską tylko przez pryzmat kasy. Jest kasa, opłaca się być w Unii. Kasa nie ma wynegocjowana kasy, przez nas. No, kasy nie będzie, to Unia nam nie będzie potrzebna. A Unia to jest przede wszystkim wartości. Te wartości zresztą są zapisane w artykule 2 traktatów europejskich. To jest właśnie demokracja, praworządność, równość, także kobiet i mężczyzn, etc. W związku z czym mocno rosną postawy w Unii Europejskiej w różnych państwach i w różnych partiach politycznych. Nie są one antypolskie, ponieważ, tak jak powiedziałem, wiele krajów w różnym stopniu, oczywiście w różnej skali narusza te wartości. Że albo się te cywilizacyjne, charakteryzujące nowoczesne zachodnie państwa demokracji wartości przestrzega i się jest członkiem Unii, albo się nie przestrzega. I tak. Trzeba się zastanowić, czy te państwa mają być członkami. A jeżeli tak, to czy na tych samych warunkach. To jest jedna płaszczyzna. Druga płaszczyzna to jest strefa euro. Państwa Unii Europejskiej, mamy już dzisiaj tylko 9 państw, które nie mają euro. Ja mówię oczywiście o państwach, które należą do Unii Europejskiej, bo są państwa, które nie należą do Unii Europejskiej, a mają i przyjęły euro. Jakoś im to nie szkodzi. Im jakoś nie grozi. W związku z czym jest kierunek moim zdaniem bardzo wyraźny, bardzo silny, ustanowiony, aby stworzyć budżet strefy Unii Europejskiej, a jeżeli budżet strefy Unii Europejskiej, to także, że tak powiem, administratora, czyli ministra finansów strefy Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Jak do tego dołożymy, że już weszliśmy w sferę także gwarancji bezpieczeństwa, nie tylko tego ekonomicznego, gospodarczego, społecznego, ale także militarnego Unii Europejskiej, bo wreszcie po wielu, wielu latach dyskusji wspólnota zdecydowała się, że musi mieć także jej swoje możliwości obronne, a nie tylko opierać je na NATO, to może być tak, że my nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, nie zostaniemy wyrzuceni z Unii Europejskiej, ale będziemy na marginesie, będziemy jak ten księżyc, który krąży wokół Ziemi, razem z tym księżycem krążymy wokół tego Słońca, tylko że my tutaj na Ziemi żyjemy i się rozwijamy, a na księżycu co jest? Pustka, nie ma życia. Przepraszam za to porównanie, ale jednak w polskim interesie nie jest zostać satelitą Unii Europejskiej, tylko być w jądrze, w centrum decyzyjnym Unii Europejskiej. I to jest właśnie zagrożenie, które jest przed Polską. To jest z naszego punktu widzenia. Znaczy my jako politycy Platformy Obywatelskiej z poparci w tym wypadku przez 70% społeczeństwa, 72% według ostatnich badań, tych, którzy chcą głębszej integracji w ramach Unii Europejskiej. My jako politycy tak Platformy Obywatelskiej tak postrzegamy Unię i tak ją rozumiemy. Natomiast mam coraz większe przeświadczenie, że Jarosław Kaczyński widzi ją zupełnie inaczej. Jeśli Jarosław Kaczyński, to wszyscy ludzie PiSu, widzi mianowicie Unię Europejską jako obce ciało, niepotrzebne, przeszkadzające w samowładztwie. W samowładztwie, w rządach autorytarnych. Po co Jarosławowi Kaczyńskiemu tak naprawdę ta Unia Europejska, żeby się tłumaczył przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości? Po co? Chce wprowadzić, zniszczyć trójpodział władzy, to gdyby nie było Unii Europejskiej, to by zrobił i nikt by nawet nie drgnął. A policja weszłaby do każdego domu i spacyfikowała każdego, kto by myślał inaczej. To jest taki rodzaj myślenia. Unia Europejska jest bezpiecznikiem, który zabrania przed takich rzeczy. I teraz 72% chce, ale 72% widzi też, że tych pieniędzy z Unii Europejskiej jest tak dużo. Widzi to po rezultatach, widzi w szpitalach, widzi na drogach i to trzeba spłaszczyć. Więc niekoniecznie wydaje mi się, że przeszkodą dla Jarosława Kaczyńskiego jest to, że można powiązać wartości z kasą.
a można tak powiązać, bo w tej chwili będą pewnie w zależności od przestrzegania praworządności będą przyznawane pieniądze. Spłaszczy się to, zejdzie w dół, zrobi się kampanię, że ta Unia Europejska tak naprawdę do niczego nam nie jest potrzebna, bo popatrzcie Państwo, my zaczynamy być płatnikami netto. W związku z tym co? Zrobi się kampanię, my, dumny naród, wychodzimy z tej Unii. I obawiam się, że tak jak przy 500+, wielu może zobaczyć, że tak, ten Jarosław Kaczyński ma rację. Niewątpliwie zmiany dotyczące funduszy unijnych nastąpią, a dobrym pretekstem, nawet tak bym to nazwał, jest zła sytuacja budżetowa Unii związana nie z jakimś kryzysem, bo to świetnie się wszystko gospodarczo, ekonomicznie wspólnota rozwija i państwa członkowskie. Łącznie zresztą z Polską, bo mamy koniunkturę na całym świecie, a więc wszystkie kraje jakoś z niej czerpią. Natomiast Brexit spowoduje odpływ z kasy Unii Europejskiej. No, szacuje się, że będzie brakowało nam około 40 miliardów euro. To jest bardzo dużo. Bo sam Brexit to jest 18-20 miliardów, ale dochodzą następne zadania. Mówiłem na przykład o wspólnotowej także sferze bezpieczeństwa, czego na przykład do tej pory nie było, etc. W związku z czym trzeba się będzie zastanowić, jeżeli będzie wpływów mniej, wydatków więcej, to albo podnosimy składkę wszystkich państw, albo obniżamy fundusze dla tych państw, albo robimy jakąś restrukturyzację. Takie rozwiązanie dotyczące restrukturyzacji funduszy, czyli zmiany celów, zmiany proporcji, wartości, moim zdaniem są najbardziej racjonalne. Nie tylko, że najmniej kontrowersyjne, ale racjonalne pod tym względem, że od wielu lat, to jest ta inicjatywa Poliszynela, że wiele funduszy jest krytykowanych, że nie powinno na przykład aż tyle pieniędzy pójść, no, fundusz na przykład na rzecz rolnictwa, wspólna polityka rolna no jest krytykowana niemalże od samego początku. Jest podtrzymywana tylko i wyłącznie ze względu na bardzo silną przez te lata pozycję i decydowanie w tym zakresie przez Francję i Niemcy właśnie, czyli dzisiaj naszych wrogów. A to jest największy też polski interes, bo my dzięki tylko i wyłącznie ciężkiej pracy polskich rolników, ale tych ogromnych pieniędzy, które oni otrzymują od czasu wejścia do Unii Europejskiej, podnieśliśmy poziom życia na wsi i poziom rolnictwa, także tego technicznego, technologicznego, bardzo wysoko. Ale nadal jeszcze jesteśmy w dużym dystansie do czołówki europejskiej, więc potrzebujemy tych pieniędzy. Podobnie są słowa krytyczne, jeżeli chodzi na przykład o Fundusz Spójności. Ostatnio pojawiły się bardzo silne głosy dotyczące tych wszystkich funduszy, które idą na rynek pracy i bezrobotnych, że nie powinno być tak jak dzisiaj, bo dzisiaj jest tak, że są dzielone te pieniądze pod względem stosunku do średniej, znaczy stosunku produktu krajowego brutto danego kraju do średniej europejskiej. A są propozycje na przykład ostatnio, że powinny one być uzależnione od poziomu bezrobocia. No to ja chcę powiedzieć, że w Polsce jest dzisiaj bardzo niskie bezrobocie, ale w Grecji czy w Hiszpanii jest bardzo wysokie nadal. W związku z czym groziłoby nam to, że pieniądze zostaną przesunięte nie na nasze cele, tylko na przykład na południe Europy. W każdym bądź razie ta restrukturyzacja funduszy może spowodować to, że dosyć łatwo będzie uzasadnić także ten postulat, który już się pojawił. I on jest coraz częściej podnoszony, moim zdaniem on nabiera na sile, aby uzależnić przydziały, rozdziały, proporcje Funduszu Unii Europejskiej od przestrzegania praworządności przez państwa członkowskie. A jeżeli tak, to stwierdzenie pewnego polityka Prawa i Sprawiedliwości sprzed chyba 2 tygodni, a co nam zrobią? Będzie już nieaktualne. Zresztą ono już nie jest aktualne. Chcę Państwu powiedzieć, że obecnie toczy się przeciwko Polsce w różnych sprawach 73 postępowania w Unii Europejskiej. 73 postępowania. Wiele z nich już trafiło do Trybunału Sprawiedliwości. Ja mówię o postępowaniach oczywiście nie w sprawach indywidualnych, tylko przeciwko państwu polskiemu, że nie wypełnia różnych swoich obowiązków. Ostatnie to dotyczy czystości powietrza, smogu.
też tutaj ważna na ziemi konińskiej, kolskiej i tak dalej. Ale w całej Polsce. Przedtem na przykład, jeżeli chodzi o nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czystości wód, kolektorów sanitarnych, etc. Unia Europejska nie musi uruchamiać artykułu 7, o którym tak wszyscy mówią. I tego ten artykuł, ten polityk Prawa i Sprawiedliwości miał na myśli, bo to jest procedura paru lat. Unia Europejska może zastosować przeciwko nam, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, zgodnie z naszymi zobowiązaniami, których nie wypełniamy wcale albo nie wypełniamy w części. Sankcje, które będą dla nas bardzo bolesne. Więc ja kończąc chciałbym powiedzieć, nikt nie osiąga dobrych celów kłócąc się z przyjaciółmi. My powinniśmy przestać kłócić się z przyjaciółmi, wrócić do przyjacielskich, dobrosąsiedzkich rozmów i wreszcie przypomnieć sobie, bo nie trzeba uświadamiać sobie, bo to jest świadomość istnieje, tylko przypomnieć sobie, gdzie jest nas przyjaciel, gdzie jest nas wróg. Coś mnie się wydaje, że w całej tysiącletniej historii Polski nasz wróg to był na wschodzie, a od kilkudziesięciu lat nasz przyjaciel jest na zachodzie i powinniśmy z tym przyjacielem trzymać. Wróćmy do spraw lokalnych. No, niebawem mamy już trochę mało czasu, tak, ale jest jedna rzecz, którą nasi czynnicy PEMS-u chcieliby wiedzieć. Niebawem sprawdzian ogromny dla partii politycznych w Polsce, czyli wybory samorządowe. Wiemy już, że będziecie współpracować z partią Nowoczesna. I tutaj małe pytanie. Co w sytuacji, kiedy w kole chęć kandydowania na burmistrza będzie miał i członek Nowoczesnej, i członek Platformy, który może wystąpić pod szyldem Platformy lub też innym. Kogo poprzecie? Panie redaktorze, mam nadzieję, że to jest pytanie, które pan postawił i bardzo chętnie zjawię się na kolejnej audycji, żeby o tym porozmawiać, ponieważ... No ta współpraca jednak już zaistniała wasza w mediach publicznych. No i prowadzimy w tej chwili rozmowy w różnych miejscach. W kole również zamierzam przeprowadzić te rozmowy. Jak je poprowadzimy w kole, no to poinformujemy, jaki jest wynik tych rozmów, ale dopóki nie dojdzie do jakichś ustaleń takich twarzą w twarz, nie będę w mediach. Czyli możemy trzymać za słowo, że gdy będzie już decyzja, opinia publiczna o niej się dowie. Oczywiście. No ja, tak jak mówię, jestem chętny i w każdej chwili przyjadę do pana redaktora na spotkanie poświęcone stricte kołu. Do tanga trzeba dwojga, ale do wyborów być może nie będzie, będzie potrzeba więcej, większą liczbę partnerów. W związku z czym to najbliższe dni, tygodnie, nie tylko w kole, w całej Wielkopolsce i w całej Polsce prowadzimy te rozmowy. Z tymi, którzy już chcą rozmawiać i z tymi, którzy będą chcieli rozmawiać, oczywiście bardzo chętnie je podejmiemy, a wszystkie decyzje personalne, o które pan zahaczył pytaniem, no muszą być moim zdaniem podejmowane racjonalnie, a nie tylko emocjonalnie bądź czysto polityczne. I przynajmniej ja tej racjonalności jestem zwolennikiem. No dobrze, nie zatrzymuję panów dłużej. Mieszkańcy czekają. Zapraszamy częściej. Posła mamy tutaj na bieżąco. Pana również zapraszamy bardzo, na siebie. Bardzo chętnie. Nie ma żadnego problemu, ponieważ przez koło przejeżdżam czy te kilka kilometrów obok niemalże co tydzień, więc... Tak więc, no, możemy być często. Ponieważ moja praca... Myślę, że tematów do rozmów nigdy nie zabraknie. A właśnie. Koło jest bardzo bogate w tematykę, bardzo interesujące. To bardzo ciekawe miasto z piękną, zasłużoną historią. A dla mnie oczywiście jako człowieka zajmującego się gospodarką również interesujące pod względem rozwoju gospodarczego. No, bardzo fajne. Chętnie poświęciłbym temu też rozmowę, ale jak rozumiem musimy na te musimy zebrania. Musimy szanować. W takim razie owocnej dyskusji na Klubie Obywatelskim. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam państwa serdecznie. Dziękujemy naszym widzom. I niebawem. A na Facebooku transmisja za chwilę z Klubu Obywatelskiego poświęconego Unii Europejskiej. To my też włączymy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.